Dojrzały facet w pierwszej kolejności powinien umieć zatroszczyć się o swoją rodzinę. Troska to nic innego jak dbanie o osoby, które się kocha. To nieustanna chęć dążenia do tego, aby bliscy byli przy nas spełnieni i szczęśliwi. To walczyć do szczęścia swojej rodziny jak lew i nie pozwolić ich skrzywdzić. Jak wygląda twoja walka? W kierunku kogo wykierowałeś działo? Czy twoje zachowanie, zaangażowanie w stawiennictwo wywołuje uśmiech na twarzy osoby, którą kochasz? Czy twoje słowa nie zamieniają się w naboje, które są w stanie zranić, a nawet i zabić coś drugiej osobie? Pytam o to wszystko, bo zbyt często wielu z nas strzela fochy o byle gówno. Nie potrafi ze sobą rozmawiać, bo pod przypływem emocji traci spokój ducha i wybiera pretensje i krzyk. Dojrzały facet zachowuje się inaczej. Dba o kobietę, którą kocha, ponieważ nie chce jej stracić. Oszczędza jej przykrości i jest dla niej wsparciem i podporą. Nie wywołuje na jej twarzy łez, a uśmiech. Robi to wszystko z miłą chęcią każdego dnia bez wyjątków. Dlaczego? Bo mu zależy na szczęściu swojej rodziny. Jeśli tego nie rozumiesz i potrafisz jedynie sprawić przykrość, niszczyć swoich bliskich, to możesz być nawet kupą mięśni, a i tak nie będziesz dorastał do pien prawdziwemu facetowi. Nie będziesz mógł nawet się mierzyć z prawdziwym mężczyzną, który rozumie, na czym polega odpowiedzialność za swoją rodzinę, na czym polega miłość i wstawiennictwo za ludzi, których się kocha.